Witam serdecznie. Dzisiaj zrobię domowe sezamki. Lubicie sezamki? Ja uwielbiam. Będą takie jak ze sklepu, a jeszcze lepsze na pewno, bo wiem co dodaję, z czego robię i jak robię. Jeśli Wam się spodoba, subskrybujcie, zaglądajcie, będzie na bieżąco. Tutaj jest przycisk. Przyciskajcie, bardzo łatwo można to zrobić. Będziecie mieć wszystkie nowe filmy. Widać składniki. A wszystko powiem, 1/4 szklanka miodu, trochę taki stukrzony, ale nieważne, pół szklanki cukru, 130 gramów sezamu, jedna łyżeczka masła i szczypta sody. Na suchą patelnię wysypuję sezam, teraz podgrzejemy to i parę minut będziemy go prażyć. Do garczka przykładamy miód. Podgrzewamy. My na oku mamy oczywiście sezam. Tu będziemy sobie sprawdzać, żeby nam się nie przypalił. Do miodu dodaję cukier. Oczywiście mieszamy. I 20 minut nastawiam sobie, bo będę tak na małym ogniu gotować. Ściągamy z ognia. Zobaczcie, jaki kolor piękny. Dodajemy masło. Już mi się roztopiło, ciepło jest w domu. Mieszamy. I szczyptę sody. Aż nam się to rozpuści. I teraz dosypujemy sezam i mieszamy. Musimy to robić bardzo szybko. Zobaczcie, ona wiąże mi już. Moment, muszę to rozprowadzić sobie. Na blaszce przygotowanej. O, a super, mam sposób. Wgięłam nóż, proszę bardzo. Cienką warstwę. Tutaj sobie, a już mi się coś klei do tego noża. Ale już mamy, dobra. Zmienimy. Gdzieś zjadłam już, faktycznie jest przepyszne. Rozprowadziłam to, teraz studzimy, a później kroimy. No myślę, że właśnie tak sobie dałam taką formę, żeby miała takie prostokąty, łatwiej żeby było kroić. Sezamki gotowe, błyskawiczny deser. Zobaczcie, jak fajnie błyszczą się i faktycznie trzeba, żeby one były takie cieniutkie. I można też zrobić sobie na przykład, tak pomyślałam, w takich właśnie foremkach na ciastka. Też sobie ugnieść, tylko czystą łyżeczką, taką właśnie, bo ona jak momentalnie złapie ten karmel, to się klei, a tak to ładnie się to wszystko rozpróży. Nawet paluszkiem mokrym, takim wilgotnym też można docisnąć, ładnie to uformować. Super deser, przepyszne sezamki. Mój mąż powiedział, zawodowe. Znaczy myślę, że zawodowe sezamki. Jeśli Wam się spodobało, to dajcie łapkę w górę. Zaglądajcie na Facebooka, oczywiście będzie tam to zdjęcie. Jest tam też mnóstwo innych zdjęć. Także lajkujcie. Pozdrawiam gorąco.